dobry, ja nazywam się Laura Korach, jestem studentką aktualnie czwartego roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zaprezentuję dziś Państwu projekt, który wykonałam na czwartym semestrze studiów pod kierunkiem pana Macieja Miłobęckiego oraz pana Macieja Rydza z pracowni JEMS Architekci. Zacznę od tego, od czego tak naprawdę zaczęliśmy pracę nad projektem, czyli o tym, czym jest to osiedle jazdów, co je charakteryzuje. Pewnie w większości z Państwa jest dobrze znane. Jest to zielona enklawa fińskich drewnianych domków w centrum Warszawy. Zostało ono wybudowane po wojnie w roku 1945 jako tymczasowe osiedle mieszkaniowe dla pracowników BOS-u, czyli Biura Odbudowy Stolicy. Domki zostały przekazane Polsce przez Finlandię, która w wyniku reparacji wojennych musiała właśnie zaświadczyć je dla ZSRR. Osiedle pierwotnie składało się z 90 domków. Jak Państwo widzą, ta liczba stopniowo malała z uwagi na budowę trasy łazienkowskiej, a także ambasady Francji i Niemiec. Obecnie zostało ich tylko 27. Dziś osiedle jazdów słynie z wielu oddolnych działalności, czy to edukacyjnych, czy kulturowych, a także bardzo silnej i prężnej społeczności mieszkańców i sympatyków Jazdowa, którzy już niejednokrotnie bronili to osiedle przed wyburzeniem. Naszym zadaniem jako studentów była refleksja nad tym, czym powinien być nowy dom na Jazdowie, jaką ma mieć relację z istniejącym otoczeniem i w jaki sposób możemy przełożyć ten swoisty charakter Jazdowa na język współczesnej architektury spełniającej potrzeby aktualnego mieszkalnictwa. I tak, naszym zadaniem było uzupełnienie właśnie tego specyficznego układu urbanistycznego, który Państwo widzą na obrazku. Jest to układ urbanistyczny zaprojektowany przez architekta Jana Bogusławskiego. Jest on wpisany do gminnej ewidencji zabytków, więc mieliśmy tą świadomość, że jest to naprawdę istotna rzecz. Ten układ polega właśnie na układzie domków w takie gniazda z wewnętrznym wspólnym ogródkiem. Każdy student otrzymał działkę, na której niegdyś stał fiński dom. Mi została przydzielona działka o numerze 5A/6. No, oczywiście nie podlegało wątpliwości, gdzie domek ma stać. Wszyscy zdecydowaliśmy się, żeby te domki stały faktycznie w tych miejscach, w których stały oryginalnie, aby zachować ten jakże cenny układ urbanistyczny, bo pewnie jeśli Państwo byli, to wiecie doskonale, że będąc tam, te gniazda, mimo tego, że już pozostał tak naprawdę tylko rysunek tych gniazd, one są bardzo odczuwalne. Wiemy, kiedy jesteśmy w środku gniazda, gdy otaczają nas te domki, kiedy jesteśmy pomiędzy tymi gniazdami. Jest to naprawdę bardzo cenna rzecz i wszyscy to wiedzieliśmy. Tutaj są zdjęcia mojej działki. Tak mniej więcej wygląda Jazdów. Jest porośnięty naprawdę bujną roślinnością. Bardzo, bardzo jest zielony. I to właśnie było inspiracją dla mojego projektu. Ta bujna zieleń. Tak, jest to jeden z pierwszych moich szkiców. Właśnie jest to taka interpretacja graficzna Jazdowa. Zasadniczo są to takie ciemne plamy, które charakteryzują właśnie te domki fińskie, drewniane, w gąszczu takiej dzikiej, nieokiełznanej zieleni. I to był dla mnie jakaś taka, to była myśl przewodnia mojego projektu. Tak, jako że też architektura domków jest typowo fińska. W procesie projektowym sięgnęłam po skandynawską tradycję wiejskich chat. I są to właśnie takie, jak załączyłam na prezentacji, domy z zielonym, porośniętym roślinnością dachem. Jest to właśnie skandynawska tradycja takich wiejskich chat.
Takie rozwiązania oczywiście poza walorem estetycznym, wpasowującym się oczywiście w krajobraz, ma bardzo wiele zalet z perspektywy ekologicznej. Takie rozwiązanie sprzyja retencji wody i magazynowaniu ciepła, akumulacji, regulowanie temperatury we wnętrzu, a także oczyszczanie powietrza dookoła, co w Warszawie jest bardzo istotne. Sielskość i taki klimat, który przywołuje na myśl wieś, jest nieodłączną cechą jazdowa, więc gospodarując teren dookoła domku, starałam się zaaranżować ogród warzywny, ogród kwiatowy. Nie ogrodziłam domku od sąsiadów, aby właśnie był taki charakter wspólnotowy, aby ten ogród gniazda właśnie był wspólny i sąsiedzki. I tak, przechodząc do myślenia o rzucie, powiem kilka słów o domkach, które występują na Jazdowie. Są to dwa typy domków fińskich. Jest to typowy przykład budownictwa fińskiego z lat 40. XX wieku. I są to dwa przykłady. Metsäkoto, czyli dom leśny z fińskiego, i Päiväkoto, czyli dom słoneczny. Ten pierwszy składa się tak naprawdę z dwóch pokoi, kuchni i łazienki i ma 52 metry kwadratowe. Drugi jest nieco większy i ma 59 z hakiem metrów kwadratowych. Ten drugi jest bardzo charakterystyczny. W narożu znajduje się takie nowoczesne, jak to tamte czasy, okno. Mogą Państwo zauważyć, że to jest naprawdę bardzo mała kubatura. Często właśnie z tego powodu domy na Jazdowie są rozbudowywane, więc nie przypominają już tych oryginalnych chatek. Jeśli chodzi o układ, jest on dość prosty i widzimy, że pokoje są przechodnie. Pokój dzienny jest głównie przechodni, kuchnia też, więc nie tracimy tej przestrzeni na komunikację. Jednak przy takim małym metrażu jest to bardzo ważne. Czas pokazał właśnie, że taki układ jest bardzo elastyczny i sprawdza się. Mieszkańcy naprawdę lubią tam mieszkać, więc na pewno jest to walor tych domków. Więc z całą tą wiedzą wyruszyłam dalej, tworząc rzut. Opracowałam alkierzowy układ pomieszczeń z silnym centrum, z którego mamy dostęp na wszystkie strony domu. I tak, jak w domkach jazdowskich możemy zobaczyć, że pomieszczenia są naprawdę małe i kameralne, ale dzięki temu alkierzowemu układowi udało mi się, mam nadzieję, stworzyć taką przestrzeń, która rozlewa się i pomimo tego, że te pomieszczenia są dość małe, możemy czuć właśnie tą przestrzeń, tą otwartość. Jednak ta otwartość i poczucie przestrzeni współcześnie jest bardzo pożądane i chciałam właśnie w ten sposób też odpowiedzieć na aktualne potrzeby użytkowników. Dodatkowo wydaje mi się, że alkierze stanowią taki elastyczny układ z możliwością wydzielenia i otwarcia pomieszczeń, tak naprawdę nawiązując tym sposobem do Jazdowa. Tak, ten taki dziewięciopolowy układ przeniosłam też na piętro. Tutaj alkierzami są te pokoje sypialniane. Widzimy, że tutaj także nie tracimy przestrzeni na komunikację. Pomieszczenia są przechodnie, te, które mogą być bardziej publiczne. Na przekroju możemy zobaczyć widoki na przestrzał, które zaproponowałam w tym domu, abyśmy mieli zawsze kontakt z otoczeniem, z krajobrazem Jazdowa. Są one też dość niskie, wpasowując się w sąsiedzką zabudowę. Tak, układ podkreślony jest przez taką regularną siatkę słupów, drewnianych słupów konstrukcyjnych o przekroju kwadratowym. Nie ma tutaj we wnętrzu żadnych ścian nośnych, więc układ jest elastyczny, tak jak wcześniej wspominałam, nawet dzięki konstrukcji.
Siatka ta uwidacznia się we wnętrzu, sugerując podział na te moduły. Widzimy tutaj także okna kadrujące nam widoki na jazdów. Projektując elewację, bez wątpienia chciałam użyć ciemnych barw, bo właśnie z tym kojarzy mi się jazdów. Jednak te domki na Jazdowie, to drewno jakby dzięki upływowi czasu pociemniało i jest bardzo charakterystyczne, zatem zaproponowałam palone deski modrzewiowe. Otwory okienne na Jazdowie są dość małe, przeplatane właśnie z takimi dużymi, kadrującymi konkretne widoki. Tak też starałam się zrobić. W pokojach sypialnianych te otwory okienne są dość małe, a w miejscach kadrujących widoki, w przestrzeniach wspólnych są dość duże. I tutaj na tle makiety, którą sporządziłam, mogę Państwu powiedzieć, że takie doświadczenie projektowania domu w tak swoistym, charakterystycznym krajobrazie uświadomiło mi, jak istotne jest poszanowanie dla tradycji, zrozumienie jej w procesie projektowym i dla tak naprawdę architektury. I nie oznacza to w mojej opinii wcale zacofanych idei, niepraktycznych bądź po prostu kopiowania tego, co już było. Wydaje mi się, że dzięki zrozumieniu naszego dziedzictwa i tak naprawdę historii miejsc, różnych mikroregionów, możemy znaleźć idee, które są świeższe i bardziej prawdziwe. Dziękuję bardzo.